Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Ostatnia niedziela września prowadzi naszą modlitwę różańcową do spojrzenia na wielkie, na miłosierne, hojne serce Boga. Wiele o tym słyszeliśmy. Może też wiele czytaliśmy pięknych rozważań o Bożej dobroci. Przypowieść o sługach winnicy, co otrzymują bardzo hojną zapłatę, nawet za bardzo krótki czas pracy, mówi o tej dobroci Boga. Jest to postawa absolutnie przekraczająca nasze ludzkie, ziemskie wyobrażenia i oczekiwania. Ale tu otrzymujemy lekcję nie tylko o sprawiedliwości społecznej, co raczej o tym, że w oczach Boga każdy ma szansę. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Dla Niego nie ma przegranych, skazanych przez Niego definitywnie na odrzucenie. Dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi zaproszonymi do współpracy z Nim. Bóg jest nieskończenie dobry. Jego dobroć to pragnienie, aby zapłacić temu ostatniemu tyle samo, co pierwszemu. Dla Pana każdy jest godny miłości. Bez względu na to, ile z siebie potrafi dać, czy dużo, czy mało. Logika Bożej dobroci przekracza całkowicie schematy naszej ludzkiej sprawiedliwości. To nas szokuje i budzi niezrozumienie, czy nawet sprzeciw. Jednak w swoich wyborach Pan, jako nasz przyjaciel, w niczym nas nie krzywdzi. Tu tylko my sami możemy odrzucić Jego dobroć, powiedzieć Mu nie, zamknąć się w klatce egoizmu. Różańcową modlitwą, będąc razem z Maryją, wołajmy o serca chętne do służenia człowiekowi, ratujące, podnoszące, dające szanse, hojne w miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zapomnij.